W dzisiejszym odcinku z Europe Universalis 4 zobaczycie, jak wprowadzić feudalizm oraz renesans jako Aztecy w 1463 roku oraz czerpać niesamowicie duże zyski ze złota. Aztekowie, dawno ich nie było na kanale i niestety troszeczkę się na nich zmieniło. Nie dużo, ale znacząco, dlatego uważam, że wymagają pewnego uaktualnienia. Nadal mamy na szczęście przekoksanego władcę Montezumę 435 i uwaga, pierwsza cecha jest na nim losowa. Docelowo według mnie najlepsza to są tańsi doradcy, ale trafili mi się tańsi najemnicy i co najfajniejsze, w najemnikach mam dwóch dowódców, którzy mają dwa pipsy w Siege'u, co jest super mocne w tym regionie. Pamiętajcie, że sam Montezuma też jest wyjebistym dowódcą, ale lepiej, żeby nie dowodził waszymi armiami, bo wtedy ma większe szanse, że umrze. A jednak chcemy, żeby rządził jak najdłużej, bo jego dziedzic jest po prostu kiepski. Na tym podejściu zobaczycie strategię na świnkę tak zwaną, czyli pozbawiamy się religii na Huatla. Pozostałe strategie pozostają raczej takie same i możecie je zobaczyć w moim właśnie poprzednim odcinku, zwłaszcza reformowanie religii azteckiej totalnie się nie zmieniło, a jeżeli wam zależy na tych stałych bonusach, które zostają wam do końca gry po zreformowaniu, no to możecie obejrzeć mój poprzedni odcinek, tam pokazuję, jak dokładnie reformować standardowo tą religię. Potem również zrobię wam pewną niespodziankę, pokażę coś ciekawego, ale to zobaczycie w drugim odcinku z Azteków, więc tym razem nie musicie zostawiać 1500 lajków, żeby go zobaczyć, bo i tak go wam przygotuję, ale jak chcecie zostawić, byłoby miło. Dostaliśmy też nowe drzewko misji, ale powiem szczerze, wolałbym już standardowe, generyczne niż to, które mamy teraz, chociaż ten kolonista przyda nam się i to bardzo. Łącznie na Aztekach można byłoby ich mieć nawet 4, co jest naprawdę potężną liczbą. Tylko bym musiał zostać przy religii na Huatla, ale to nie tym razem, bo jak mówiłem, planuję coś innego, specjalnego, a będzie to wymagało ode mnie przejście na religię Hindu. Przywileje standardowo totalnie lecimy, punkty w każdej dziedzinie sobie dodaję, wszędzie dodałem też tańszych doradców oraz Supremacy over the Crown. Nie planuję grać tutaj pod wasali, punkty dyplomatyczne będą dla nas super cenne z kilku powodów. Jednym z nich jest to, że zobaczcie, ile mamy kopalni złota i tak każdą z nich będę chciał mieć przynajmniej na 10 poziomie. A złoto jest dobrem, na którego mamy naprawdę spore szanse, bo aż 4,5 na wystąpienie w tym regionie, a czasem nawet więcej, opatrzcie, tu 11, tu 7, więc tak możemy mieć naprawdę dużo złota jako Aztecy. Kolejna duża zmiana jest to, że mamy monument w naszej stolicy. I zobaczcie, plus 2 do redukcji duma podczas naszej rozgrywki, co ułatwia znacząco właśnie reformowanie religii azteckiej, no tylko że to nie będzie tego w tym filmie, ale pozostałe bonusy dotyczące niestety już tylko i wyłącznie naszej jednej prowincji, co jest mega słabe, mogły być przynajmniej na obszar, czemu tak to zrobili. Mamy też w okolicy kilka pozostałych fajnych monumentów i zobaczcie, tutaj mamy na obszar, czemu nie mogło być tak na przykład właśnie w naszym Meksyku. Stability Cost Modifier minus 30, National Unrest, bardzo mocne modyfikatory, tańsza piechota, więcej manpowera, też bardzo fajne. I to jeszcze to jest globalny modyfikator. Wracając jeszcze do Nahuatla, to jest bardzo mocna również religia. Zobaczcie, National Unrest minus 2, morale armii, tylko jej największym minusem jest to, że trzeba reformować tą religię. I da się to obejść, to całe czekanie na kolonizatorów i powiem wam, w którym momencie należy co robić, żeby to obejść. Zanim powiecie, że ty pieprzydziel drugiego, przecież masz drugiego merchanta, weź go gdzieś przydziel, no to wam pokazuję, nie mam zasięgu obecnie, dlatego jest nieprzydzielony. Kapujecie? No, raczej też zatrudniam doradców wszystkich, na pewno potrzebujemy doradcy do redukcji inflacji, on jest must have na Aztekach. Dyplomatyczna reputacja i tutaj powiem szczerze, mam zagwozdkę. Wolę chyba jednak limit wojska i jego posiadanie większej ilości niż realnie dyscyplinę. Następnie jeszcze przed wyborem rywali poczekamy do pierwszego, wtedy powinno nam się to wszystko zaktualizować i będziemy mieli dostęp do ich większej liczby. Poza tym pierwszego możemy też zrobić kolejną rzecz, czyli odpalić edykt na tańszy development w prowincji.
oraz zdewować nam jeden raz naszą stolicę. Do dyszki. Sprzedajemy oczywiście terytorium, bierzemy misję, priorytetyzujemy wszystko, co nam daje tańszych doradców. Ja niestety ich nie mam. Ja wolę dewowanko za punkty dyplomatyczne misje w tym wypadku, skoro nie miałem tańszych doradców. Dewujemy, gdzie mamy najtaniej, pozostałymi punktami, czyli tutaj. Odbieramy ziemię. No i mamy te 5% i znacznie mniejszy przyrost autonomii. Co prawda na razie ze złota jeszcze nie czerpiemy korzyści, ale niedługo już będziemy. Dziwne. Na grze testowej, jak grałem bez Ironmana, miałem tutaj 6 rywali, na Ironmanie mam 3. Nie wiem, od czego to jest zależne. No co siłą rzeczy, niestety wszystkich 3 musimy wybrać. Potrzebujemy też 3 sojuszników, no ale to na bardzo krótki okres, więc bierzemy kraje, które są jak najdalej od nas, bo siłą rzeczy będziemy je wciągali do wojen na końcu. Zatrudniamy też naszych tańszych najemników. Tych lepszych najemników na razie nie mogę, bo muszę popodbijać w kierunku Majów, ale kiedy to zrobimy, będą w naszym zasięgu i wtedy ich zatrudnię. Armię pod limit jak najbardziej na propsie, chcemy mieć ten bonus. Od samego startu będziemy toczyli bardzo dużo wojny. Wyjebiście piesze rolowanie i mi się trafił 3 do Siege'a generał. Jest to super ważne, żeby mieć przynajmniej dwójkowego. To lecimy nasze pierwsze wojny, tylko że na Humiliate. Naszym celem będzie oczywiście zrobienie show strength jak najszybsze. Wy macie Meksyk, stolicę górską, czyli przeciwnicy dostają minus karę do rolów. Chcecie, żeby tutaj oni weszli jak najszybciej zawsze i wtedy atakujcie, jak wejdą na waszą stolicę. Nie mają wtedy z wami najmniejszych szans w bitwach. Bum, 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 bum. No ale z tak wipe'a tu nie będzie, bo bijemy się na minusach. Ale na tym minusie jak najbardziej wygramy. Chyba? Pięknie. Pozostałe kraje ościenne wyjmuję na 5-letnim trusie, potem będziemy musieli jak najszybciej je podbijać, więc nie zależy mi na tym, żeby mieć z nimi długi okres pokoju. Wyjątkiem jest Otomi, któremu zerwałem relację z naszym kolejnym celem, którego będziemy atakowali. No i siłą rzeczy kolejna wojna z Otomi będzie o prowincję. Bot się nigdy nie nauczy. No jak uciekł? Przecież spaliłem tu ziemię. Atakujemy po zdobyciu Tlaxcala ostatnie armię Otomi. Tlaxcala, sorry, pomylą mnie się tutaj te nazwy. Żeby spalić naszego Duma, bo każdy zabity 1000 przeciwnika powinien nam zmniejszać o 1 punkt. Czemu to nie zmniejszyło nam o 3 punkty? Halo, głupia gro. Pierwszy show strength i serio, ten kraj jest po prostu beznadziejny do tego przez ten głupi fort. Kolejna wojna o Humiliate i bardzo ważny nowy event, którego chyba wcześniej nie było, został dodany. Powoduje on, że mamy możliwość rozbudowania naszego monumentu w stolicy do 3 poziomu za darmo. Gdybyśmy mieli wasali, moglibyśmy wybrać tą opcję, ale że ich nie mamy, no to siłą rzeczy zbudujmy ten monument sami. 3 poziom zawsze na propsie. Let's celebrate! Mamy powód do świętowania. Trudny wybór. Dyscyplinka do końca gry? Czy stabilność i legitymacja? No zastanówmy się, co ja mogę chcieć. Drugi show strength. Jeszcze jak tak spojrzałem na ten przyrost moich punktów, zmieniłem fokus na dyplomatyczne. Ich zdecydowanie będziemy najwięcej potrzebowali. Tą reformę nie jestem pewien, czy nie stracimy za chwilę tych 50 punktów, w sensie kiedy zmienimy się w monarchię w przeciągu najbliższych 5 lat, więc na razie tej misji nie klikam. Dlaczego? No bo zobaczcie, że nie mamy żadnego governmentu, po prostu. I trzeci raz show strength. Teraz niestety troszeczkę czekania, muszę poczekać, aż tutaj zakończą się te wojny, bo ostatecznie potrzebuję przejścia do tej prowincji. Guamary, czy jakkolwiek się to wymawia. O, w międzyczasie okazało się, że mogę dobrać nowych rywali. Nie narzekam, a ja wciąż czekam na koniec wojen. Wreszcie, no to lecimy. A to co to jest? Nieważne. Super, bierzemy dojście i trochę więcej siłą rzeczy. I atakujemy różowego dzikusa. I teraz tak, pamiętacie, że jedną z poprzednich strategii było to, że musieliśmy przegrać wojnę. No niestety paradoks to popsuł, bo zwiększył liczbę warscora, jaka jest wymagana do nawrócenia naszego kraju i to znacznie, bo chyba razy 3, więc już ta taktyka odpada. Na szczęście, jak to zwykle, spierniczył coś innego, bo zabieramy ziemię. Mogę więcej wziąć. Więcej ziemi zabieramy, następnie klikamy, żeby nawracać tą świnkę. Po odpauzowaniu dzień później pojawiają nam się Animist Zaloc. I tak, poprzednio, na poprzednich patchach to nie działało. Nie dało się nawrócić w ten sposób naszej religii na animizm.
teraz już się da. Świnka rządzi. No, animizm jest dużo gorszą religią od Nahuatli, ale jej przewagą jest to, że możemy mieć każdą inną dowolną religię na świecie bezproblemowo i bardzo szybko, no bo w momencie, kiedy dostaniemy jej prowincję w nasze granice, klikamy decyzją i przyjmujemy odpowiednią religię. Oprócz religii Nahuatla, bo żeby do niej powrócić, musimy podbić tą konkretną prowincję, bo znajduje się tutaj taka świątynia. Jeżeli ją podbijemy, to w przeciągu 5 miesięcy albo 5 lat, 5 lat bardziej, odpali nam się misja na przywrócenie wiary Nahuatla w naszych terytoriach. Ja tego robić nie będę, bo wtedy bym musiał od nowa się jej pozbywać albo ją reformować. Kolejnym dużym atutem animizmu jest to, że możemy w nim za zbustowanie prowincji rozwinąć feudalizm i następnie go wprowadzić. Siłą rzeczy nasza stolica jest najbardziej opłacalna chyba do wprowadzenia feudalizmu, no więc też to zróbmy. Boostujemy na początku za manpower. Tylko najpierw wróćmy na świnkę, żebyśmy nie dostali kary do produkcji w tym regionie, bo jednak chcemy zarabiać na złocie. Niestety przyjęcie i zmiana religii spowodowała, że straciliśmy wszystkich rywali, więc już show strength więcej nie zrobimy. Nie wiem, czy lepiej byłoby teraz czekać kolejne kilka lat i zbierać te punkty, no ale tak czy siak, no mamy prawie kapa wszystkich punktów, więc za bardzo byśmy z tej mechaniki dalej nie skorzystali. Humiliate też za bardzo nam się tutaj nie przyda, bo raczej nie planuję odpalać złotej ery w tym okresie. Raczej to jest lepsze na następne. Kolejną bardzo fajną sprawą jest to, że zaczynamy czerpać nasze dochody ze złota, więc jak tylko będziemy mieli możliwość, możemy wszystkich naszych doradców spokojnie do trzeciego poziomu rozwinąć. Mamy też już teraz formę rządów dalej do rozwoju, więc możemy dalej nasze misje zacząć pchać. No właśnie nie byłem pewien, czy nie stracimy tych punktów przeprowadzając tą misję za wcześnie. Chcecie? Sprawdźcie sobie na konsoli i dajcie mi znać w komentarzu. W sumie wezmę 5 pożyczek z parę last development. Dobiorę jeszcze parę pożyczek, tak do 1000 golda i rozwinę nasze centrum do trzeciego poziomu. Jeszcze tańsze dewowanie. Mam chyba wszystkie możliwe modyfikatory. Jak coś przegapiłem, to trudno. I zobaczcie, feudalizm wprowadzony. Teraz musimy go tylko wprowadzić w całym naszym imperium. Następnie będziemy wprowadzali renesans. Na niebie trwa obecnie wyprzedaż, dużo gier w wspaniałych cenach z kodem Lukas 3% zniżki dodatkowej, linki w opisie. Teraz jeżeli chcemy gdzieś indziej boostować niż w naszej stolicy i tutaj już się to za bardzo nie opłaca, renesans, no to musimy najpierw poczekać, żeby się tam wprowadził, inaczej będziemy przyspieszali go. Zwróćcie na to uwagę, bo ja już raz taki błąd popełniłem, a wiecie, mam dużo większe doświadczenie w tej grze niż większość z was, chyba. Możemy też już powprowadzać teraz technologię, bo nie płacimy ich chorych wartości po 1000 punktów, tylko standardową stawkę. Lecę też od razu, jak najszybciej, z kolejnymi misjami. Jest tutaj dodatkowe miejsce na kolonistę, im szybciej go zdobędziemy, tym lepiej dla nas też. Następnie musimy zdobyć 2 wasali. Jako że straciliśmy Flower War Cassius Belli, musimy zacząć ręcznie robić claimy. High income, nie wiem, zostawię na jakiś późniejszy czas, najprawdopodobniej przy pierwszych manufakturach, albo jeżeli będę miał budynek już do produkcji, nie zostawię go na pewno na jakiś poziom 16 technologii, żeby mieć te najlepsze nasze manufaktury, bo jednak kolonista wcześniej nam się przyda. Póki jeszcze nie zapomniałem, zabijamy naszego następcę. Kiedy już mamy feudalizm, zaczynamy też powolutku, bardzo powolutku boostować renesans, bo w sumie mamy kilka technologii do nadrobienia, nie musimy się z tym spieszyć. What the fuck? Przecież tu złoto było, czemu się zmieniło dobro? O co chodzi? Pierwsze rozwinięcie dla nas manpower będzie bardzo, ale to bardzo przydatne. A tutaj to powiem szczerze, bo mocno się zastanawiam, czy nie pójść w feudal nobility, żeby mieć tych wasali jednak. Renesans wprowadziłem, niech się rozprzestrzenia teraz. Tlaka, laka, 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 la! Jednak szybciej zbustowałem renesans, bo to zawsze dodatkowe 5% do tańszego budowania oraz dewowania. Wszystkie nasze obecne kopalnie złota mają 10 i większy poziom. Nie dewujcie do 12. Ja się nie po prostu już nie mogłem wytrzymać czekając, więc zdewowałem, ale ogólnie dycha to jest kap, do którego powinniście dążyć. Więc income ze złota jest gigantyczny, a inflacja robi brum brum. O kurde,
trójkowych doradców mamy, a z tego co widzę, to nawet na czwórkowych będę mógł sobie pozwolić. To w sumie, kiedy mamy kopalnię ze złotem, kiedy mamy rozwiniętych doradców, przynajmniej do poziomu trzeciego, co nam zostaje? No tylko i wyłącznie to zjednoczyć. Halo, czemu nie mogę brać osobno? Co tu jest nie tak? Głupia gra? No to mamy już czwórkowych doradców. Pierwsze rozwinięcie z ery. I tutaj was mogę zdziwić. Chcemy transfer subject raczej dla nas. Po pierwsze, możemy wtedy sobie przejąć kilku tych wasali, których potrzebujemy za połowę ceny. A po drugie, możemy robić claimy graniczące ze sobą, co jest w drugiej części opisu tego czegoś. Nawet sprawnie poszła ta wojna. Jako że zjadamy całego tle paneka, no tym razem nie skorzystam z przejmowania wasali, bo w sumie jest to bez sensu. Oni i tak po jego zjedzeniu staną się moimi wasalami. Nawet są w miarę lojalni. Damy sobie z nimi radę. W sumie sojuszników nie potrzebujemy. Przejść tym bardziej nie potrzebuję. Atakujemy Tlaxcala, czy jak to tam się nazywało? O, fortecy swoją skasowali, jak fajnie. A w międzyczasie też nawracam te Nahuatla prowincje. Dość szybko to jest, sprawnie, więc czemu by tego nie robić? Potem, jeżeli się zmienię w Hindu, też łatwiej będzie mi nawrócić prowincje animistyczne. Lol, nie uwierzycie, ale wcześniej nie zauważyłem, że modele jednostek się zmieniają w momencie, jeżeli pochodzą z jakiejś innej grupy kulturowej. W sumie fajna sprawa. Lol, jakie dziwne. Nie płacę żadnych punktów dyplomatycznych, mimo iż do Mixteków nie mam żadnych roszczeń terytorialnych. Czy coś się tu zmieniło? Na przykład to, że od razu władca mi zmarł. Ale królowa jest lepsza. To może niepotrzebnie te roszczenia robię. Będę musiał to sprawdzić na konsoli. Potem, tak jak mówiłem, zdobyliśmy tą prowincję i jeszcze nawet nie zdążyłem jej skorować, a już odpalił mi się event na przywrócenie wiary na Huatla. Jeżeli zniszczymy świątynię, no to tej wiary siłą rzeczy nie przywrócimy, ale jeżeli zdecydujemy, możemy wrócić do tej religii. Tylko, jeżeli się na to zdecydujecie, to siłą rzeczy potem musicie ją reformować, ale dobre jest to, że będziecie mogli od razu po jej zreformowaniu po prostu przyjąć jakąś formę rządów. To będzie chyba domyślnie monarchia, bo macie u siebie wprowadzony feudalizm, ale co ważniejsze, renesans. Gdybyście odbili tą świątynię przed wprowadzeniem renesansu, nie moglibyście reformować waszej religii do końca. Ja niszczę tą świątynię, raczej zostaniemy wyznawcami prosiaczka. Po zdobyciu kolejnych kopalni złota stać mnie na 5, 4, 5 doradców. Raczej piątki w dyplomatycznych nie zrobię, bo to będzie bardzo, ale to bardzo drogi doradca w utrzymaniu. Amciu am, coraz ładniej wyglądamy. Teraz to standardowo tłumienie buntów, czekam aż mi się nazbierają punkty administracyjne, a bo kolejna wojna będzie bardzo duża. Chociaż jednak nie, ta wojna nie będzie aż taka duża, bo nagle tutaj sobie zaczęli Majowie walczyć. Więc mam okazję, żeby schłeptać troszeczkę mniej, ale szybciej. Jest i on! Serio? Jeden dodatkowy doradca? Mogło być gorzej. Trzecia reforma rządowa. Tutaj zdecydowanie potrzebujemy autonomii w dół, bo jednak sporo moich prowincji ma jej naprawdę sporo. Jakkolwiek nie po polskiemu to brzmi. Och, serio? Ale tutaj zrąbałem. To jest teraz mój wasal. No przecież! Ja to bierę! Kolejne rozwinięcie z ery. Siłą rzeczy musi być to bonus do kolonizowania prowincji. Co mi tam, lecimy kolejne wojny. No, dwie wojny wygrane. Całkiem łatwo, mamy taką przewagę technologiczną. Serio, znowu nie wziąłem dyplomaty, że ich orałem bez większego problemu. Problem za to miast są cały czas bunty. Dość upierdliwe. Zjadamy. Na ten kraj nie mam ani jednego roszczenia terytorialnego. Kosztuje mnie zero dyplomatycznych. Nie narzekam. Ostatnie wojny, niestety nie ostatnie, bunty. Zatrudniłem najemników, bo już mi się skończył manpower, ale tak to wygląda w tym regionie. Mimo iż jest przekoksany pod względem ekonomicznym, no to niestety tutaj zawsze brakuje manpowera. Poprawiam już też ostatecznie relacje z naszymi wasalami, będziemy ich zjadali. Wszystkie nowo podbite kopalnie złota również rozbudowałem do 10 poziomu, dzięki czemu zarabiamy 62 golda za złota. Całość mamy 80, a inflacja robi brum brum jeszcze więcej. W sumie dodajemy wszystkie prowincje do state'ów. No co prawda nie wszystko będzie mnie stać, żeby okorować od razu, ale jak się da, to lepiej dodać wcześniej niż później. Raczej też nie koncentrować dewa, bo
mało jest go w tym regionie i szkoda go tracić w tak głupi sposób. 5-4-4 w doradcach. I myślę, że do piątki już teraz wezmę wszystkich, bo pieniędzy realnie nie potrzebujemy jako Aztecy, a potrzebujemy jak najszybciej nadrobić teraz technologię. Tak, moglibyście powiedzieć, no to rozwijaj monumenty. Tylko, że te monumenty na ten moment rozgrywki nie są nam zbytnio potrzebne. Na początku powinniśmy się skupić na robieniu pieniążków, ewentualnie manpowera, no a tego siłą rzeczy na razie nie zrobimy. No i w zasadzie 1490, wszystko podbite, nie mamy za bardzo co robić, ewentualnie nie wiem, ci coś tam możemy atakować. Ciekawe, czy tutaj dostanę kolejne złoto, jednak, czy to będzie krowa. Jaki fuks, wszyscy doradcy za pół ceny, piątkowi po 12 golda, ale nam teraz rosną te punkciki i cały czas jeszcze w cholerę zarabiamy. Coś jest nie tak w tym regionie, nie centralizowałem. A poprzednio jak grałem, pamiętam, że miałem bardzo duży problem z Gathering Capacity. Teraz go nie mam, a mam wszystko state'owane. Pierwsze idee, no i niestety to dość późno, no ale siłą rzeczy tak to wygląda grając tego typu nacją, nie biorąc technologii od krajów zachodnich, trzeba nadganiać. A jakie tutaj idee możemy lecieć? Najprawdopodobniej każdorazowo musimy wybrać Exploration Ideas, żeby dotrzeć czy to do Europy, czy to też do Azji. Na przykład tak jak to zrobiłem w moim filmiku, gdzie jako Aztecy podbiłem Ming. Ciekawym wyborem może być też połączenie idei Expansion Exploration. Bardzo też lubię w tym regionie grać, używając idei ilościowych, religijnych oraz handlowych. Humanistyczne, ofensywne również będą zawsze dobrym wyborem. Jako że gramy poganami, też może być dość ciekawy tutaj build, który będzie zawierał innowacyjne idee, na przykład innowacyjne, ofensywne. Wtedy będziemy mieli naprawdę mega tanią technologię. Zebrałem te 600 punktów dyplomatycznych, zaczynam zjadać moich wasali. Niestety trzech naraz tylko mogę. A i oczywiście chcemy odpalić Nobility Integration Policy, która nam zniknie samodzielnie za 10 lat. Dalej lecimy poszerzać nasze terytorium, bo czemuż by nie? To wygląda epicko! Na kopalni złota plus 3 do lokalnej produkcji? LOL! Technologię nadgoniłem! Ha! Co prawda tylko militarną, ale zawsze coś. Nawet mi się udało to zrobić. Native Colonization. Brzmi to dość śmiesznie. Odkryliśmy też Afrykę, którą za chwilę będziemy mogli zacząć kolonizować. Europy jeszcze nie widzimy, chociaż nie, kłamałem. Portugalię jakimś cudem widzę, która jest pod Unią z Kastylią. Noż co za życie. Odkryliśmy też Amerykę Północną, przynajmniej wybrzeże. Najgorsze to będzie ręczne odkrywanie tego wszystkiego, bo niestety jako nacja z Ameryki nie mamy misji w poszukiwaniu nowych miast, znaczy starych miast z tego regionu. Południową Amerykę też widzimy, Azji jeszcze nie mam w zasięgu. Zarabiamy 128 golda na czysto, mogę wystawić 72-tysięczną armię. Mamy rozpoczęte dwie idee, kolonizacyjną oraz ekspansywną, z technologią no trochę do tyłu jestem siłą rzeczy, no ale cały czas mam całkiem niezłych doradców. Rozbudowałem też monument w Zatakes, czy jak się to wymawia, do drugiego poziomu, co daje nam w tej jednej prowincji 17 golda inkomu. Pewnie go rozbudujemy do maksa, to będziemy mieli powyżej 20. Całkiem niezła prowincja.